Letnie koncerty na ziemi kaliskiej to tytuł kolejnego muzycznego i kulturalnego projektu zrealizowanego przez Fundację Inicjatywa dla Opatówka. Dzięki dotacji z Narodowego Centrum Kultury nasza fundacja zrealizowała 3 ciekawe koncerty adresowane do mieszkańców Kalisza, powiatu kaliskiego i gości. Rozpoczęliśmy koncertem Big Bandu po godzinach, który zrealizowaliśmy w pięknej plenerowej przestrzeni obiektu Kalisia One w Kaliszu. Okazją do tego koncertu był Kongres Aglomeracji w Kaliszu, a muzyczne wydarzenie podsumowało pierwszy dzień konferencji. Big Band wystąpił z programem popularnych jazzowych standardów i piosenek znanych z wykonania Urszuli Dudziak, Małgorzaty Ostrowskiej czy zespołu Jam. Przy okazji drugiego koncertu zawitaliśmy do Stawiszyna, najmniejszego obszarowo miasta w Polsce. Dzięki współpracy z samorządem Stawiszyna oraz miejsko-gminnym ośrodkiem kultury odbył się koncert zespołu Muzyka Końca Lata, który wpisał się w stawiszyński cykl letnich wydarzeń pod hasłem Kulturalne Piątki. Ostatnim akordem projektu był koncert hiszpańskiego pianisty Jaime Peñate Conte, który na co dzień mieszka i rozwija swoją karierę w Polsce. Muzyk wystąpił w sali fortepianowej Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Koncertowa sala, w której znajduje się kilkadziesiąt pianin i fortepianów polskiej produkcji, była świetnym miejscem do zaprezentowania muzyki Fryderyka Chopina oraz Isaaca Albeniza. Koncert był ostatnim wydarzeniem zaplanowanym w ramach 7. Święta ulicy Kościelnej w Opatówku, w które włączyło się szereg organizacji i instytucji. Projekt był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje, edycja 2023.